Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z profesorem prawa Uniwersytetu Łódzkiego, Anną Rakowską-Trelą, na temat ostatnich zmian w prawie wyborczym, które zaserwował nam Sejm, czy serwuje nam ciągle. Pani profesor, na czym polegają te zmiany? Dzień dobry. Na czym polegają te zmiany i co z nimi się wiąże, jeśli idzie o proces wyborczy, bo przecież sam akt głosowania to jest tylko jeden z elementów procesu wyborczego. Zdecydowanie. Jesteśmy cały czas niby w fazie wyborów, w trakcie właśnie procesu wyborczego, czyli powinna się toczyć kampania wyborcza, powinny być podejmowane inne czynności wyborcze, a to się nie dzieje, przynajmniej w znakomitej większości się nie dzieje, no z tego powodu, że zarówno obywatele, jak i kandydaci, jak i sztaby zajmują się zupełnie czym innym i to jest absolutnie zrozumiałe w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Natomiast mimo to ustawodawca, Sejm, a konkretnie większość rządząca, no cały czas stara się nam zapewnić jakieś nowości także w zakresie prawa wyborczego. Po pierwsze, i o tym mówi się bardzo powszechnie, jest już na to zdecydowanie za późno. Wszelkie zmiany w procedurze wyborczej powinny nastąpić najpóźniej na 6 miesięcy przed rozpoczęciem procesu wyborczego, czyli nawet nie przed wyborami, a przed rozpoczęciem procesu wyborczego, czyli przed zarządzeniem wyborów, które miało miejsce w lutym. Czyli to już powinno być miesiące temu, jeśli chodzi o poważne zmiany w prawie wyborczym. No a te zmiany, które usiłuje większość rządząca wprowadzić, są niezwykle istotne. I idą coraz dalej, bo pojawiają się coraz nowe projekty, coraz nowe pomysły, one częściowo są uchwalane, no jeden wczoraj został 6 kwietnia odrzucony, ale za chwilę wrócił, tak, jeszcze w ulepszonej, można powiedzieć, formie. I no ten ostatni, już nie projekt, a ustawa tak naprawdę no budzi bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy w ogóle będziemy, czy ten proces, o którym mówimy, i to głosowanie będzie można nazwać wyborami demokratycznymi, równymi, powszechnymi, wolnymi. Dlaczego? Dlatego, że istota tej zmiany sprowadza się do tego, że większość rządząca chce nam zafundować tak zwane głosowanie korespondencyjne. I w sumie byłoby wszystko w porządku, bo jest to rozwiązanie znane w wielu państwach demokratycznych, ale jest to tak zwana alternatywna forma głosowania, alternatywny sposób głosowania, czyli jak nazwa sama wskazuje, powinna to być alternatywa dla tych, którzy nie mogą na przykład głosować, bo są za granicą, są chorzy czy z innych przyczyn. A u nas ma to być jedyna możliwa, dostępna forma głosowania, czyli nikt z nas nie będzie mógł pójść do swojej obwodowej komisji wyborczej, tylko będzie mógł głosować korespondencyjnie. Tak jak powiedziałam, co do zasady głosowanie korespondencyjne jest dopuszczalne, ale też pod pewnymi warunkami. No, organizatorzy wyborów i także my jako wyborcy i kandydaci muszą mieć pewność, że ten, kto wrzuca głos, jest rzeczywiście wyborcą, który ten głos powinien oddać. W tej procedurze, którą uchwalono 6 kwietnia, nie ma żadnej kontroli. Tak zwane pakiety wyborcze, czyli karty do głosowania z całą resztą dokumentów, mają być nam wrzucane do skrzynek. Nie ma żadnej kontroli, czy zostaną wrzucone pod właściwym adresem, bo okazuje się, że poczta może sobie te adresy wziąć z rejestru wyborczego i to jeszcze jest zrozumiałe, bo co do zasady tam są nasze adresy zamieszkania, ale jeżeli się okaże, że nie ma z jakichś przyczyn dostępu do tego rejestru, to od wojewody, na przykład z rejestru PESEL, albo jak stanowi ustawa, z innego rejestru, którego dysponentem jest wojewoda. Nie wiadomo z jakiego, nie wiadomo co to będą za adresy. To po pierwsze. Po drugie, no nie wiadomo kto te pakiety ostatecznie z tych skrzynek będzie wyjmował. Może się okazać, że ktoś oprócz swojego pakietu wyjmie jeszcze drugi, członka rodziny albo innej osoby, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, pięćdziesiąty i tyle razy zagłosuje. Bo również na etapie oddawania głosu, które ma polegać na tym, że w tak zwanym dniu głosowania idziemy i wrzucamy nasze głosy do skrzynek wyznaczonych, bo to też nie będą wszystkie skrzynki pocztowe, tylko będą wyznaczone, też nikt nie będzie sprawdzał, kto te głosy oddaje. Czyli nie będzie żadnej kontroli tak naprawdę, kto głosuje i czy to są wyborcy, którzy no rzeczywiście głosują. Nikt tego nie będzie sprawdzał.
No tak, ale jeszcze taka sytuacja odsunięcia w pewnym sensie Państwowej Komisji Wyborczej, prawda, od procesu wyborczego. Halo? Halo? Nie słyszę. Halo? Dobrze, tak, tak. Teraz coś mi się, nie wiem, chyba internet, ale już jest OK. Tak, już, momencik. Zapytałem o odsunięcie Państwowej Komisji Wyborczej od tego procesu wyborczego, prawda? To znaczy, jakby Państwowa Komisja Wyborcza dotychczas, no, można powiedzieć, gwarantowała jako jakiś przebieg wyborów, a w tym wypadku to jest Poczta Polska, tak? Tak, no co do zasady oczywiście nie zmieniają się organy wyborcze, czyli cały czas niby wybory mają być przeprowadzane przez organy wyborcze, ale tak naprawdę dostarczaniem nam tych pakietów wyborczych, a później ich przekazywaniem z tych skrzynek do obwodowej komisji wyborczej, o której też należy parę słów powiedzieć, ale to za chwilę, no będzie zajmowała się, to ma wynikać z rozporządzenia w ogóle, jak to będzie wyglądało, więc jeszcze dokładnie nie wiemy, no ale no zapewne pracownicy poczty mają się tym zajmować, więc no osoby, no, które nie są ani do tego przygotowane, ani nigdy nie były do tego zobowiązane, a no i nie mają żadnego przygotowania w tym zakresie, tak? Więc no to jest wątpliwe. Jeśli chodzi o organy wyborcze, no to też prawodawca przyjął przedziwną konstrukcję polegającą na tym, że te wszystkie głosy, które będą w ciągu dnia wyjmowane z tych skrzynek pocztowych, wyznaczonych oczywiście, będą, co też jest dziwne, bo ta skrzynka będzie otwierana kilka razy w ciągu dnia, bo tak zdecydowano, że będą sukcesywnie dostarczane do obwodowej komisji wyborczej. Ale jak? My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że idziemy sobie do obwodowej komisji wyborczej, w której oprócz nas może przyjść kilka tysięcy naszych sąsiadów, kilkuset, to zależy też od tego, gdzie mieszkamy, i tam dostajemy kartę i głosujemy. Teraz będziemy mieli do czynienia z tak zwanymi gminnymi obwodowymi komisjami wyborczymi, czyli na jedną gminę będzie jedna komisja wyborcza, która będzie sprawdzała, kto oddał głos, uzupełniała i później te głosy liczyła. Ta komisja może liczyć kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób w zależności od wielkości gminy. Czyli wyobraźmy sobie, że 40, 50, 60 osób, bo powołuje członków, ma powoływać komisarz wyborczy i co prawda jest tam granica górna 45 osób członków obwodowej komisji, ale ze szczególnych względów może zdecydować, że będzie ich więcej. Wyobraźmy sobie, że gminna komisja, która liczy 60 członków, liczy kilkaset tysięcy głosów. Ja nie wierzę w to, że w takiej sytuacji nie dojdzie do nieprawidłowości, no bo po pierwsze wielkie ciało, po drugie ogromna ilość głosów i tak naprawdę żadnej kontroli. Tak więc sam proces liczenia głosów też budzi ogromne wątpliwości. Czyli tak naprawdę, no, można powiedzieć, że idea demokratycznych, równych, bezpośrednich, powszechnych wyborów została przekreślona. Liczyłem kiedyś głosy podczas wyborów samorządowych. To był pierwszy raz w tym nowym trybie, gdzie były dwie komisje, które siebie uzupełniały, czy miały uzupełniać. I to był proces niezwykle długi, no bo dużo było wtedy oddanych głosów, ale pamiętam też, że zachowanie w takich okolicznościach, jak liczenie głosów, no takich elementarnych też, na przykład 1,5 metra, po to, żeby nie narazić się na ewentualne zarażenie. Czy tutaj ustawodawca myśli o tych szczegółach takich, szczegółach, które, no na przykład, nie wiem, droga na pocztę, żeby wrzucić do tej skrzynki, która będzie wyjmowana z której będzie wyjmowane kilkakrotnie w ciągu dnia, będą wyjmowane głosy. Ta droga, to spotkanie gdzieś w urzędzie pocztowym, czy przed urzędem pocztowym, czy to jest jakoś zaplanowane? To nie jest zaplanowane. Znaczy pewnie tutaj będziemy musieli, jeżeli oczywiście ta regulacja będzie stosowana, mam nadzieję, że nie, bo będzie farsa, a nie wybory, ale jeżeli będzie stosowana, no to pewnie w tym zakresie utrzymywania bezpieczeństwa zdrowotnego, epidemicznego będziemy musieli stosować się do tych zasad ogólnych, które wówczas będą obowiązywały. Nie wiemy jakie, bo to przecież jeszcze ponad miesiąc, o ile nie dłużej, no bo też wiemy,
O tym też mówiono, że teraz marszałek Sejmu ma kompetencje do przesunięcia wyborów. No właśnie, to jest zgodne z konstytucją, to przesunięcie? Absolutnie, tak. To jest kolejna regulacja, która jest przyjęta w tej ustawie, która pozwala marszałkowi Sejmu na przesunięcie wyborów. Oczywiście w tych granicach, które są przewidziane w konstytucji, ale pamiętamy, że marszałek Sejmu, gdy zarządzała wybory, miała 4 możliwe terminy. I teraz ponownie niejako na mocy tej ustawy spośród tych 4 terminów dopuszczalnych konstytucyjnie będzie sobie mogła wybierać. Jest to w mojej ocenie absolutnie niekonstytucyjne, dlatego że przepis, który mówi, że marszałek Sejmu zarządza wybory i wyznacza ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w określonym czasie, jest to przepis o charakterze jednorazowym. Czyli jeżeli marszałek już wyda takie postanowienie i ustali kalendarz wyborczy, a przede wszystkim ustali datę wyborów, to tej daty wyborów już nie może zmieniać. Dlaczego? Dlatego, że z datą wyborów wiąże się mnóstwo terminów. Termin na zarejestrowanie komitetu wyborczego, termin na zarejestrowanie kandydata, terminy na powołanie organów wyborczych. I co teraz powiedzieć kandydatowi, który jakiś czas temu dowiedział się, że nie może się zarejestrować, bo jednak zakwestionowano część podpisów. On powie, no dobrze, ale gdybym miał 7 dni więcej, bo na przykład marszałek teraz przesunie w przód te wybory z 10 na 17, gdybym wtedy wiedział, że mam te 7 dni więcej, to bym te 100 tysięcy podpisów zebrał. Więc jest to absolutnie niedopuszczalne i z powodu jednorazowości tego uprawnienia marszałka i po drugie z powodu chaosu, który taki ruch może wywołać. Daty wyborów mamy i jej powinniśmy się trzymać. Czyli tu jest znowu taka próba narzucenia definicji procesu wyborczego jako tożsamego właściwie z tym oddaniem głosu, a przecież proces wyborczy to jest coś znacznie szerszego, tak jak już o tym mówiliśmy. No ale właśnie przy tej okazji może zapytam o jeszcze jedną rzecz, mianowicie święta kartka wyborcza. Mam wrażenie, że tutaj pojawia się taki kult karty do głosowania, prawda? Tak. Tak, bo zaczynamy być karani za to, że tę kartę zniszczymy, ukryjemy, ukradniemy. I oczywiście rozumiem, że no, karta wyborcza jest to dokument, z którym no, wiąże się jakieś nasze prawo podmiotowe do zagłosowania. Tak? Tylko mając kartę wyborczą możemy to prawo zrealizować, więc jakiejś ochronie ona powinna być poddana, no ale nie przesadzajmy, szczególnie w sytuacji, gdy mamy głosowanie tylko i wyłącznie korespondencyjne. Zawsze jest część osób, która nie chce zagłosować i teraz też na pewno taka część osób będzie, która no mimo, że już zakładamy, że wszystko powiedzie się dobrze, wyjmie ten swój tylko jeden pakiet wyborczy, ale no, głosować nie będzie chciała. Biorąc pod uwagę to, że ustawodawca przewiduje, że mamy być karani za ukrycie karty, no to można spodziewać się, że taka osoba, która włoży tę kartę do szuflady, a no być może będzie ukarana i to więzieniem, tak, bo ustawodawca tutaj przewidział więzienie. No czyli, to jakie... czyli więzienie za bojkot ewentualny? Tak. Jaki inny wybór mamy? No możemy podrzeć kartę i wyrzucić. No nie chcemy jej ukrywać, chcemy podrzeć i wyrzucić. No ale za zniszczenie karty do głosowania też jesteśmy karani w ten sam sposób, bo to jest jeden przepis. Ja nie wiem, czy taka była intencja autorów. Chcę wierzyć, że nie. No ale tak wyszło. Tak wyszło, że możemy, no bo nie wiemy, jaka też będzie praktyka, tak? Czy nie zagłosowanie będzie utożsamiane z ukryciem karty. Można też przyjąć interpretację taką, że nie, tak? No ja nie ukrywam, mam w domu, leży na stole, ale nie zagłosowałem. Ale co na to organy ścigania, co na to policja, co na to prokuratura po wyborach, no to tego w tym momencie nie wiemy, więc może być w nas taka obawa, że jeżeli nie zagłosujemy, to zostaniemy uznani za przestępców, którzy ukrywają karty do głosowania i zasługują na więzienie. Strach się bać, naprawdę. Ja sobie myślę tylko, no, czy grozi nam jednak coś takiego, że w pewnym momencie jednak rządzący będą musieli wprowadzić stan klęski żywiołowej, tak czy owak. Czy to jest, czy to, co teraz zostaje przyjęte przez Sejm, czy to może od nas oddalić zupełnie tę perspektywę, czy ten stan klęski jest ciągle możliwy? Czy on jest wyłącznie kwestią polityki
Bo ja mam wrażenie, że mamy stan rzeczywiście wyższej konieczności, mamy pandemię na całym świecie, wszędzie pewne rzeczy się przesuwa, wprowadza się stan wyjątkowy w Japonii na przykład i tak dalej, a u nas polityka jak zwykle, to znaczy kto kogo ogra i kto kogo zaszachuje. Tak, polityka jak zwykle, tylko obywatele nie są w takiej sytuacji jak zwykle i to chyba jest najgorsze. Stan wyjątkowy zgodnie z konstytucją wprowadza się wówczas, jeżeli z powodu nadzwyczajnych wydarzeń zwykłe środki konstytucyjne nie są wystarczające. No i biorąc pod uwagę, już tak może nawet podsumowując, tak, to, że mamy ograniczenia w zakresie poruszania się, mamy ograniczenia w zakresie zgromadzeń, nawet codziennego wyjścia, tak, gdziekolwiek. Mamy wreszcie jakieś przyjmowane przedziwne rozwiązania w zakresie prawa wyborczego, no to nie można tego nazwać inną sytuacją, jak tylko taką, w której zwykłe środki konstytucyjne okazują się niewystarczające. Tak? Rozumiemy wszyscy stan zagrożenia i konsekwencje, jakie mogłyby dla nas spotkać, gdybyśmy przestali stosować się do tych ograniczeń, ale no to nie jest zwykła konstytucyjna sytuacja, to jest sytuacja absolutnie nadzwyczajna i w związku z tym no, stan nadzwyczajny powinien być wprowadzony i żadne tłumaczenia wskazujące na to, że przecież epidemia nie urosła do wielkich rozmiarów, no to właśnie wprowadźmy stan nadzwyczajny po to, żeby temu zapobiec, a nie wówczas, gdy już nie będziemy sobie absolutnie mogli z tą sytuacją poradzić. Czy jakiś argument dotyczący rzekomo wielkich odszkodowań, które miałoby wypłacać państwo. Gdy weźmiemy do ręki tę ustawę, o której jest mowa z 2002 roku, o tych odszkodowaniach za straty, to z nich absolutnie nie wynika, żeby państwo miało nam wypłacać wielkie odszkodowania. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że te odszkodowania byłyby niższe, gdyby mogły być, niż te, które mogłyby być wypłacane w zwykłych okolicznościach. Więc w moim przekonaniu, ale jest to oczywiście moja ocena, ja nie jestem politologiem, a tym bardziej politykiem, wydaje mi się, że jednak przede wszystkim chodzi o wybory, a może także o inne sprawy bieżącej polityki. Pani profesor, bardzo dziękuję. No nie będę już dalej pytał o inną ustawę, która ma prawdopodobnie zrobić szum medialny i jakoś przykryć tę kwestię wyborczą, bo wydaje mi się, że to jest sprawa tutaj kluczowa. Ten proces wyborczy, który jest sprowadzany tylko do jednego elementu, no mnie osobiście jako obywatela bardzo niepokoi i bardzo dziękuję za rozjaśnienie tej sytuacji od strony prawnej. Wielkie dzięki i dobrego dnia w zdrowiu przede wszystkim. Dziękuję bardzo i nawzajem dobrego dnia mimo wszystko i zdrowia życzę.